Jest sobota, 22 października. Wyobraź sobie ogrodnika, który wkłada wiele pracy, aby uratować roślinę, która nie daje plonów. Z czułością i determinacją pielęgnuje swoje drzewo. Nawozi, okopuje, aby dawało jak najpiękniejsze owoce. Codziennie go dogląda, nawadnia, sprawdza, czego mu potrzeba. Trudzi się. Nie wycina go, chociaż wciąż nie ma na nim owoców. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: oto już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go. Po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem. I może wyda owoc, a jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć. Determinacja i praca Jezusa, abyśmy wydali owoc, jest wielka. Trudzi się, dogląda naszego wzrostu, sprawdza warunki, w jakich wzrastamy. Karmi nas swoją codzienną obecnością. Cenne jest dla Niego nasze życie. Popatrz na swoje własne. Gdzie dostrzegasz tę troskę? W jakich momentach ją odczuwasz?
Jezus daje dwa przykłady sytuacji, kiedy ludzie stracili życie. Nie byli ani lepsi, ani gorsi od pozostałych. Życie, które chce dać Jezus, jest za darmo. Nie można na nie zasłużyć. Można tylko nawrócić się, przylgnąć do Jezusa. Co to dla ciebie znaczy? Jezus jest bardzo cierpliwy. Jeszcze raz daje szansę na życie, na wydanie owocu. Nie zważa na to, że od lat przychodzi jak ogrodnik i nie znajduje efektów swojego trudu. Decyduje się kolejny raz podjąć próbę, by ratować życie człowieka. Jakie uczucie wywołuje w tobie taka determinacja? Gdzie dostrzegasz jej przejawy w swoim życiu? W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: oto już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go. Po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem. I może wyda owoc, a jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć. Thank you.
porozmawiaj z Jezusem, jak z troskliwym przyjacielem, o tym, co rodzi się w Twoim sercu, kiedy On zabiega o Twoje życie. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.